Czapa kulturalna. Paweł Majka. Cezary Zbierzchowski. Kiedy byłeś dzieckiem, każdy ranek otwierał przed tobą przestrzeń tak obszerną, jak całe życie. Jak cały wszechświat, pełen przygód i niespodzianek. Z biegiem lat każdy dzień staje się krótszy. Wreszcie widzisz całe życie jak jeden krótki dzień. Trzeba się spieszyć i o wszystkim pamiętać i wciąż przypominać o wszystkim innym, żeby też pamiętali. Przedtem musimy sobie o wszystkim powiedzieć, potem będzie za późno. Tak to powinno wszystko być, mówi mama. Tak, potem będzie za późno. Już jest za późno, żeby wszystko było tak, jak powinno być. Przeczytałem tę książkę w kilka godzin, a potem płakałem przez 2 dni. Dlaczego płaczesz? Pytała mama. Nie wiem, nie wiem, nie chcę płakać. Nie mogłem się przyznać, że płakałem z powodu książki. Nie mogłem się przyznać, że płakałem z powodu psów, które nawet nie istniały naprawdę, a tylko zostały wymyślone i opowiedziane. Wiedziałem, że to oszustwo. I wtedy postanowiłem, że nikt już nie spowoduje, że będę płakał. Dzień dobry, witamy po raz kolejny, jak zwykle na początku tygodnia. Pierwszy cytat czytał dla Was Czarek Zbierzchowski. A drugi Paweł Majka, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o opowiadaniu, a właściwie mikropowieści Janusza Cyrana, Wyzywające śmierć, akty sztuki i spisku. Przepiękny tytuł, który już sam zachęca do przeczytania tego tekstu. Najpierw może 2 słowa o samym autorze, ponieważ Janusz Cyran to postać no, trochę inna niż Krzysiek Matkowski, o którym rozmawialiśmy podczas poprzedniego spotkania. Przede wszystkim jest to autor innego pokolenia, bo urodzony w 1959 roku, fizyk i programista. Jest to nieprzypadkowa postać w naszej audycji, ponieważ jest to modelowy przykład autora, który zamyka swoje historie w krótkiej formie. Pisał wyłącznie opowiadania i mikropowieści, wydał 2 książki, Ciemne lustra oraz Teoria diabła i inne spekulacje. I to były właśnie zbiory opowiadań. Wszystkie opowiadania były publikowane wcześniej w Nowej Fantastyce, w Czasie Fantastyki, w Fantastyce Wydanie Specjalne. Coś tam chyba jeszcze było w Science Fiction. Trochę jest też opowiadań rozproszonych, które później były wydane, nie znalazły się w tych zbiorach. I to jest niezwykła postać, ponieważ bardzo ważny dla Hard SF, moim zdaniem, autor. Jeden z niewielu, który się w tym specjalizuje. Jednocześnie niezwykły erudyta, a właśnie nie napisał żadnej powieści. Można powiedzieć, że to powoduje, że trochę go być może pomijamy gdzieś w myśleniu o fantastyce. Pierwsze opowiadanie opublikował w 1988 roku i to było opowiadanie Jeruzalem. Tekst, o którym dzisiaj rozmawiamy, to tekst 2019 roku, Fantastyki Wydanie Specjalne i to jest już autor, który ponad 30 lat na naszym rynku literacko-fantastycznym istnieje. Ja przeczytałem prawie wszystko, co napisał, natomiast niestety nie pamiętam wiele z treści tych opowiadań. To, co pamiętam, to, że autor jest niezwykle inteligentny, rysuje czarne scenariusze, bardzo często jest to bardzo przygnębiająca proza, natomiast pisze przepięknie. To piękno jest nie tylko w frazie, nie tylko w pojedynczych zdaniach, ale w ogóle w całej konstrukcji, w całej opowieści widoczne. Ponieważ są tam odwołania do bardzo wielu utworów literatury, filmu. No niesamowity erudyta, tak jak mówiłem, i bardzo intertekstualne są te jego opowieści. Powiedz mi właśnie, czy to jest tak, twoim zdaniem, że to znaczy, że do jego powieści, do jego prozy trzeba być gotowym? No jest to proza dla koneserów, moim zdaniem. Ludzi, którzy starają się głębiej spojrzeć na rzeczywistość i to nie tylko w sensie, nie wiem, w sensie naukowym, tak jakby sugerowało to zakwalifikowane nie przeze mnie, tak, Cyrana do science fiction, ale w ogóle w sensie kulturowym, bo on dotyka bardzo wielu kwestii związanych z psychologią, filozofią, sztuką. Gdzieś w jego tekstach rozsiane są odwołania, a ten tekst szczególnie wymaga od czytelnika takiego obeznania w kulturze, wiesz, czegoś, co może nie występować naturalnie, na przykład u młodego czytelnika. Wiemy, że fantastyka przyciąga wielu młodych ludzi i wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś sięga po prozę Cyrana, czyta ją i odbija się od niej, ponieważ nie jest w stanie nawiązać dialogu z autorem. Zwłaszcza, że autor nie ułatwia to opowiadanie, o którym rozmawiamy.
tam są jakby dwie linie fabularne, prawda? I tak naprawdę jakaś taka fabuła akcyjna znajduje się tylko w jednej z tych linii, w linii rzymskiej. I ona w dodatku, to jest ta linia rzymska, jest, wydaje mi się, bardziej oswojonym fragmentem tekstu dla miłośnika fantastyki. Natomiast ta podstawowa linia współczesna, po pierwsze, fantastyki musielibyśmy się tam trochę doszukiwać, a po drugie, tam tak naprawdę nie ma fabuły jako takiej. Są pewne przeżycia bohatera, jego rozmowy z przyjaciółmi, mnóstwo szczegółowych opisów, prawie reportażowych bardziej. Tak jak mamy pierwszy fragment o stopach, odciskach stóp i stopach i butach znalezionych na plaży, to tak naprawdę to jest cały długi fragment, który jest trochę jak z książki popularnonaukowej, trochę jak z reportażu, nie z opowiadania. W związku z czym wydaje mi się, że autor przypadkowemu czytelnikowi nie ułatwia. Jest ten fragment, który znalazłem w Notce biograficznej napisanej przez Michała Cytnarowskiego. To jest fragment, który bardzo mi się spodobał. Cytnar napisał w ten sposób. Mało kto we współczesnej fantastyce ma odwagę tak pisać. Bo to rzeczywiście trzeba być odważnym, żeby, tak jak mówisz, nie wydawać powieści, ponieważ, bądźmy szczerzy, pisarze istnieją w świadomości czytelniczej raczej jako autorzy powieści niż opowiadań. Te opowiadania, no, to będzie troszkę refren, który będzie powracał być może w naszych spotkaniach, że opowiadania pojawiają się, znikają, trwają tyle, co uderzenie skrzydeł motyla tak naprawdę, a nie powodują tornada nigdzie zazwyczaj. Więc jeżeli chcesz być publikującym autorem i chciałbyś, żeby czytelnicy cię rozpoznawali, nie na zasadzie rzucania ci się na szyję z kwiatami, ale żebyś jakoś istniał w rozmowie, w dyskursie, to powinieneś dawać powieść. No tak, ale zobacz, zobacz, bo przecież jest kategoria opowiadań dla, znaczy kategoria najlepsze opowiadanie jakby, tak, w nagrodzie Zajdla i jak najbardziej co roku autorzy dostają i nominację i potem główną nagrodę. I ja na wszelki wypadek, żeby nie palnąć gafy, sprawdziłem jeszcze przed naszym spotkaniem, czy Cyran był nominowany do Nagrody Zajdla. Nie był. Nigdy jego opowiadania, które są naprawdę bardzo ważne moim zdaniem i jest to osobny autor, oryginalny, patrzący na świat zupełnie z perspektywy, która jest bardzo twórcza i jednocześnie inna niż pozostali autorzy, no tak można powiedzieć, ten autor nie został doceniony nawet nominacją. Więc co się dzieje, dlaczego tak jest? Wiesz, to powoduje we mnie takie ukucie jakby żalu. Gdzieś nieprzypadkowo zaproponowałem ten tekst, bo uważam, że jest to autor wyjątkowo niedoceniony. I widzisz, to co chodzi mi po głowie, jeśli chodzi o teksty wyzywające śmierć akty, to jest przede wszystkim to pytanie, czy Cyran w jakiś sposób robi dobrze, czy jeśli chodzi o jakąś strategię pisarską, że w ogóle publikuje fantastykę. Czy ten tekst, który przeczytaliśmy i który dzisiaj omawiamy, czy w ogóle spełnia te wymogi brzytwy Lema, czy gdyby usunąć wątek rzymski, ewidentnie fantastyczny, bo mamy tam coś w rodzaju wirtualnej rzeczywistości, tak to odbieram, konsensus, tak, który tam występuje. Mamy też nadistoty, no wiele rzeczy, które wskazują na to, że jest to albo daleko przedludzki, albo postludzki świat. Czy to w ogóle jest potrzebne? Czy gdyby wyciąć te fragmenty, nie otrzymalibyśmy po prostu pewnego traktatu filozoficznego, strawnego bardzo dla wyrobionego kulturalnie czytelnika, niefantastycznego, ale nie nadającego się do opublikowania na przykład w nowej fantastyce. Czy ta strategia to nie jest coś, co skazuje Cyrana na to właśnie milczenie, tak? Gdzieś stara się on jakby w tym swoim mateczniku zostać, być może niepotrzebnie. Co o tym myślisz? No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście istnieje taka możliwość, że wielu czytelników nie sięga po Cyrana, którzy mogliby sięgać, ponieważ on pisze fantastykę. A jak wiadomo, fantastyka jest gorsza, jest czymś gorszym i tak naprawdę odstrasza. To znaczy, fantastyka jest jak taki wielki napis zakaz wjazdu dla wielu czytelników. I rzeczywiście, gdyby Cyran od fantastyki odszedł, to być może by do tych czytelników dotarł. Tylko z fantastami jest czasem tak, mówię o pisarzach, że ta fantastyka jest jakby wpisana w ich geny. Nie chcą i nie potrafią odejść. W kontekście tego opowiadania zastanawiam się też, bo powiedziałeś coś takiego, że być może ten wątek rzymski, ten wątek czysto fantastyczny jest niepotrzebny. Znaczy, że ten tekst mógłby się bez niego obyć. Nie jestem do tego tak przekonany. Myślę, właśnie w momencie, w którym o tym mówiłeś, pomyślałem sobie, że on jest ważny jako kontrast, jako odbicie. Zauważ, cały niefantastyczny, cała ta linia, powiedzmy, współczesna, to jest taka mozaika
może nawet no, mozaika sztuki, czyli tych wyzywających aktów sztuki, przeplatanych aktami, właśnie nie aktami spisku, tylko domysłami spisku, takimi troszkę teoriami spiskowymi, o których bohaterowie co pewien czas, wracając do nich, mówią, że coś takiego jak przypadek nie istnieje, prawda? Że nawet jeżeli coś zdarzyło się w świecie przypadkowo, to ponieważ to wszystko, co istnieje, istnieje o tyle, o ile myśmy to zobaczyli, pomyśleli, opisali, więc sama nasza konstrukcja psychiczna, cała nasza sposób myślenia natychmiast ten przypadek likwiduje, bo dorabia do niego wyjaśnienia. No tak, ale posłuchaj, jeżeli byśmy przyjęli, że to jest jakby jedyna część tego tekstu, która jest fabularna i ma przyciągnąć, w cudzysłowie oczywiście, przyciągnąć odbiorcę, tak? Bo zakładamy gdzieś pod spodem, że to, co niefabularne, nie przyciąga, to powiedzielibyśmy, że jest ona skierowana do czytelnika fantastycznego. Ma mu jakby zrekompensować to, że będzie z tym filozofowaniem i publicystycznym gdzieś tam w części, tak, tekstem musiał się mierzyć. Ale może czytelnik niefantastyczny nie musiałby dostawać wcale takiego cukierka, który go odstrasza, żeby sięgnąć po ten tekst, jeżeli byłby on odpowiednio, wiesz, sprzedany, opisany. To jest właśnie coś, co cały czas chodzi mi po głowie w kontekście rozmów i z wydawcami, i z czytelnikami, że nie jest to konieczne. Natomiast zgadzam się, znaczy nie jest konieczne, żeby wiesz, przyciągnąć czytelnika. Natomiast zgadzam się z tym, że jest to mozaika i że usunięcie jednego elementu być może ją zubaża, nie? Że jakby tracimy pewien wymiar, jakby kontekst, który mamy. Ale czy ta warstwa jest konieczna? Moim zdaniem nie jest konieczna. Moim zdaniem spycha Cyrana trochę jakby w stronę niebytu właśnie. Jest jakby aktem jego odwagi, żeby właśnie tak to zrobić i w jakiś sposób zrezygnować z szerszej publiczności. O, ciekawe. O tym tak nie myślałem. Natomiast ja na fragment, na część rzymską nie patrzę, jak to powiedziałeś, jak na cukierek, jak na taką przynętę dla fantasty. Ja na to patrzę, wrócę do tego, jak na odbicie do tej części mozaikowej, części, która składa się bardziej z pragnień, z takiego teoretyzowania, z opisu, zastanawiania się nad rolą sztuki w naszym życiu, nad rolą przypadku opisanego też poprzez te spiski. Natomiast zobacz, w części rzymskiej nie mamy w ogóle teoretyzowania. To jest jakby pokazanie tego samego zjawiska, ale poprzez działanie. W części współczesnej działania nie ma. W ogóle. Bohater idzie z psem, bohater spotyka się ze znajomymi, bohater myśli o wybranych spiskach, które istnieją albo nie istnieją, bohater wspomina dzieła sztuki, tych swoich wybranych twórców, a to wszystko jest takie polskie, takie intelektualne, to znaczy Polacy intelektualiści nie robią rewolucji, bo Polacy intelektualiści o niej rozmawiają. Trochę jak w Dumanowskim Szostaka. Natomiast część rzymska porusza dokładnie te same zagadnienia, sztuki, kontaktu, tego, co nas konstruuje jako ludzi, oraz spisku, ale tam to wszystko się dzieje. Dla mnie w ten sposób część rzymska jest poniekąd ilustracją dla przemyśleń bohatera z części współczesnej i jako takie one są komplementarne. Wiesz, część rzymska jest ciekawym komentarzem do rzeczywistości też. Tam się pojawiają takie fragmenty, które dobrze, w sposób oczywiście zawoalowany, ale słabo zawoalowany specjalnie, komentują naszą rzeczywistość i konsensus jako internet, ta rzeczywistość wirtualna jest pięknie w pewnym momencie opisany. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment. Owszem, panie, ale konsensus cały jest zasypany śmieciem, wśród którego nie odnajdziesz perły. Prawnicy, generałowie, podróżnicy, ale już i piekarze czy rzeźnicy, każdy uważa, że ma coś istotnego do powiedzenia i wypowiada się, jeśli już nie w jednym czy drugim audytorium publicznym czy prywatnym, jeśli nie na rogu ulicy czy u tonsora, to właśnie w obszarze konsensusu. Nie zaglądasz tam pewnie, panie, ale zapewniam cię, że są to miejsca straszne. No to doskonale pokazuje, czym jest świat wirtualny i czym jest internet w obecnych czasach. I takich rzeczy jest tutaj więcej. Natomiast ta szczególnie mi się rzuciła w oczy i tą szczególnie zapamiętałem. Więc jasne, on pokazuje dzięki temu więcej treści, jakby tak jeszcze wywracają, bo to jest, wiesz, mam takie wrażenie, że wyzywające akty, wyzywające śmierć akty, to jest ciągłe obracanie tych samych motywów, pokazując z jeszcze jednej strony świat jako miejsce, moim zdaniem, przerażające. Miejsce przesiąknięte śmiercią, strachem, niepewnością, wiesz, tym wszystkim, co powoduje, że czujemy się źle. I dostajemy serię uderzeń jakby od autora.
boksuje nas jak wytrawny bokser. Z każdym kawałkiem jesteśmy coraz bliżej desek. Czapa kulturalna. Teraz przyszedł mi do głowy cytat z Eliota. On brzmi: przez to i tylko przez tośmy istnieli, czego nie znaleźć w naszych nekrologach. I wspaniałe, naprawdę. I wydaje mi się, że to opowiadanie częściowo wychodzi naprzeciw temu cytatowi. To już nawet zresztą widać w tytule, prawda? Wyzywające śmierć akty. Znaczy, ty mówisz, że rzeczywiście on odmalowuje świat poniekąd straszny, ale w tym strasznym świecie, w którym śmierć jest czymś nieuniknionym i no, przytłaczającym, jednak akty sztuki i spisku, spisek nagle staje się czymś może w rodzaju sztuki, staje się wyzywającym aktem przeciw śmierci. Zresztą zobacz, ten fragment rzymski, dlaczego główny bohater aktu rzymskiego, dlaczego dokonuje tego, czego dokonuje? No, bo on w pewnym momencie odrzuca w zasadzie wszystko, co ma. Nie wiem, czy Adama i Ewę z konsensusu możemy traktować jako metaforę sztucznej inteligencji, bo to tak troszkę mi się nasunęło takie skojarzenie, czyli jakiś byt stworzony przez ludzi, którzy może człowieka przerosnąć, ale najpierw przez człowieka musi być uwolniony. No i wiesz, odwołanie do Biblii, bardzo poetyckie, a jednocześnie przewrotne, bo przecież wężem jest główny bohater. To on daje jabłko, owoc poznania dobra i zła, nie, owoc z tego drugiego drzewa, nieśmiertelności, tak? To wszystko powoduje, że sztuczne inteligencje wymkną się spod kontroli, że pochłoną wszystkie pomniejsze bóstwa, czyli twory ludzi, które im służą, tak to odbieram, i zapanują nad rzeczywistością w sposób, który już dla ludzi będzie niepojęty. To jest najcenniejsze chyba właśnie w tym wątku, że dodaje pewną prognozę tego, co się stanie, bo to, co mamy w tej części głównej, tak to wiesz, odbieram, czyli tej części realistycznej, to jest bardziej rozpatrywanie przeszłości, patrzenie wewnątrz, w teraźniejszość bohatera, który zresztą nazywa się Strach, o tym żeśmy nie powiedzieli jeszcze. No i jest to coś w rodzaju głębokiej analizy tego, co było i jest. Natomiast to, co jest w wątku rzymskim, co ja odbieram jako postludzki obraz, to jest futurologia podlana antycznym stosem, bardzo, bardzo dziwacznie, ale przepięknie skonstruowana. I tam są też barbarzyńcy, występujący jako znowu kontrast do tego świata rzymskiego. Piękne zdanie, właśnie po tym poznajemy, że są barbarzyńcami, ponieważ co? Barbarzyńcy używają kobiet i dzieci jako amunicji. Barbarzyńcy używają kobiet i dzieci jako amunicji. Tak jest to dokładnie napisane, więc całkowite zaprzeczenie naszej kultury, która mówi o tym, że słabszego należy bronić, że kobietom i dzieciom należy się specjalna uwaga i ochrona. Nie? Oprócz różnicy w poziomie, nie wiem, technologicznym, tak, w poziomie kulturowym, mamy różnicę na podstawowym poziomie biologicznym. Jak można kobiet i dzieci używać jako amunicji? To jest niesamowite. W każdym razie, mimo wszystko, mimo tego, że nieprawdopodobnie doceniam wizję, którą pokazał Janusz Cylan w tym miejscu, jestem nadal gdzieś tam przekonany, że opowiadanie mogłoby się bez tego wątku obyć. Ale nie musimy się o to spierać, bo to, że mogłoby się obyć, nie zaprzecza temu, że ten wątek wzbogaca tekst, prawda? Trochę tak, tylko dodajmy jeszcze, że wątek rzymski to jest tak naprawdę opowiadanie pisane przez bohatera wątku współczesnego i troszkę się powtórzę, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. W tym wątku rzymskim bardzo ważny jest czyn głównego bohatera. Ten jego spisek w spisku tak naprawdę nawet, bo ten akt, ten czyn jest aktem wyzwolenia. I nie tylko wyzwolenia dla Adama i Ewy, ale też dla niego. Znaczy, tak jak powiedziałeś, on żyje w tym supercywilizowanym Rzymie, który może być troszkę odpowiednikiem naszej rzeczywistości. I on to odrzuca. Stwierdza, że musi dokonać tego swojego czynu, żeby stworzyć coś więcej, stworzyć coś innego. Dla mnie to jest pokazanie tego wyzywającego śmierć aktu. Poniekąd sztuki, może na tym poziomie ten spisek staje się sztuką. To jest coś, czego główny bohater nie mógłby zrobić, nie potrafi zrobić. On tylko krąży od rozmowy do rozmowy i może temu służy jego opowiadanie. Może to opowiadanie dla niego jest tym wyzywającym śmierć aktem. Wiesz, i zastanawiałem się nad tymi aktami. Po co, znaczy, dlaczego zestawił autor te dwie kategorie zupełnie osobne, by się wydawało, prawda? Śmierć i spisek, i śmierć i sztuka, nie? Dlaczego to się wydarzyło w jego głowie i jaką to, jakby, co było przyczyną? I
Wydaje mi się, że zarówno sztuka, jak i spisek nadają życiu sens, że to, co pokazuje w tym wątku realistycznym, który no, zajmuje większość powieści, to zwracanie uwagi na detale, to filtrowanie rzeczywistości przez złe rzeczy, które się przydarzają, bohaterowi, innym ludziom, zwierzętom, te wszystkie śmierci, które obserwuję, albo ciężkie choroby, czy wypadki, samobójstwa, to wszystko w jakiś sposób jest łagodzone albo nawet znoszone na moment przez sztukę i przez spisek, który pochłania na tyle niektóre osoby, tak, w jakiś sposób koncentruje ich uwagę, że o tej śmierci może na chwilę zapominają. Więc teorie spiskowe jako teorie nadające życiu sens, to jest być może banalna rzecz, jak się o tym powie, prawda? Jak się wypowie te słowa i pomyślisz o znajomych, nie wiem, o kimś, kogo spotkałeś w życiu i hołduje takim teorium spiskowym, to wiesz, że nadaje to sens życiu takiego człowieka. Natomiast możesz o tym nie pomyśleć tak naturalnie, że to nadaje sens, tak samo jak wielu autorom nadaje sens pisanie literatury. I czym jest literatura, tak się zastanawiałem kiedyś, wiesz, to jest w pewnym sensie teoria spiskowa, w którą nie wierzysz. Jakby, wiesz, to jest coś, co daje ci możliwość rozwinięcia skrzydeł fantazji, wykreowania niesamowitego uniwersum, poplątania przyczyn i skutków, no, wszystkiego, co tylko można chcieć, ale wiadomo, że to jest ujęte w ramy tego utworu i wiadomo, że jak skończysz czytać, to nie wierzysz w to, co przeczytałeś jako element rzeczywistości. Choć zdarzało mi się przekroczyć tę cienką granicę i po przeczytaniu Walis Philipa Dicka zacząłem wierzyć w ten byt, który gdzieś tam się odzywał do głównego bohatera. Natomiast spisek to jest taka literatura, która jest już częścią życia i przenika cię na wskroś. Ty już wierzysz w to, że ta fabuła jest prawdziwa, jest częścią rzeczywistości. Mówi się czasem, że rytuał to jest mit w działaniu, być może spisek to jest literatura w działaniu. Jeszcze to, co mówiłeś, przypomniało mi Pascala, tutaj nie pamiętam dokładnie cytatu, ale Pascal powiedział, napisał kiedyś, że wszystko, co robimy, to rodzaj gry i zabawy, która ma odwrócić naszą uwagę od przerażającej świadomości śmierci. I troszkę z tym, co mówiłeś o spisku, to też to wybrzmiewa. Natomiast odnośnie tego, co mówiłeś jeszcze o literaturze, mam wrażenie, że jednym z kluczowych fragmentów tego opowiadania jest ten, który przytoczyłem na początku i pozwolę sobie powtórzyć jego fragment. Nie mogłem przyznać się, że płakałem z powodu psów, które nawet nie istniały naprawdę. Powiedziałeś, że czasem literatura potrafi przekroczyć ten moment, w którym ty przestajesz być pewny, czy ona jest nieprawdziwa, czy ta fabuła jest zmyślona. Myślę, że to jest bardzo ważne. To znaczy, nie wiem, czy kiedyś płakałeś z powodu psa, który został wymyślony. Nie wiem, na przykład ja jako, nie wiem, chyba 10- czy 12-letni chłopiec poryczałem się przy drugiej księdze dżungli, kiedy ginie przywódcowiczego stada. Paweł, oczywiście. Przepraszam, że ci się wtrącę, ale oczywiście płakałem i to nie raz po zakończeniu książki, a pamiętam, że jak przeczytałem Martina Idena, Jacka Londona, i bohater płynął w głąb oceanu czy morza, że po prostu popełniając w ten sposób samobójstwo, nie mogłem się otrząsnąć z tego. To samo kończąc małą apokalipsę Konwickiego, kiedy bohater się podpala i znaczy właściwie idzie się podpalić, tak? To są niesamowite momenty, kiedy literatura jest ważniejsza od tego, co masz za oknem. To jest takie pytanie, przez co my istniejemy i co jest prawdziwe. Znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie płakać po wymyślonych psach, to znaczy, że to się stało dla nas w pewien sposób prawdziwe. I w ten sposób sztuka, wytwory naszej wyobraźni, o których my wiemy, że to są zmyślone opowieści, stworzone w wyobraźni człowieka istoty, istnienia, stają się dla nas tak istotne, że może my w nie intelektualnie nie wierzymy, ale emocjonalnie przyjmujemy je jak niemal prawdziwe byty, bo poruszają nas do tego stopnia. Wiesz co, i tutaj mamy jeszcze zatartą granicę pomiędzy rzeczywistością a fikcją, dlatego że bardzo wiele fragmentów tego tekstu to są publicystyczne niemalże, kronikarskie zapisy rzeczywistych wydarzeń. Cała przypowieść, którą odnoszę niejako do kondycji ludzkiej, tutaj do historii człowieka gdzieś tam, wiesz, którą opisuje Cyran, no to jest ten eksperyment Calhouna, tak, który
który mówi się o nim jako mysiej utopii, opisany naprawdę bardzo szczegółowo, bardzo dużo informacji dostajemy. Zresztą Cyran nie szczędzi nam tych detali, prawda? Gdzieś jesteśmy zasypywani wręcz detalami, co powoduje, że no, przyjmujemy ten świat jako, znaczy przyjmujemy ten tekst jako odbicie świata, jako wierne odbicie świata, niemalże lustrzane. I znowu, gdyby nie było tego wątku rzymskiego, to bardzo trudno mi tutaj znaleźć, oprócz opisów samego życia głównego bohatera, oprócz tego, że strach rozmawia z kimś, czy je coś, prawda, ale tam, gdzie zaczyna opisywać rzeczywistość, to masz wrażenie, że on po prostu zapisuje to, co istnieje. Więc tekst bardzo delikatnie przenosi nas z podkręconej literaturą rzeczywistości do fikcji. Niesamowicie balansujemy pomiędzy tymi dwoma światami i tylko wątek rzymski nas tak zdecydowanie wypycha na tą stronę fikcji. Reszta jest właściwie albo zapisem prawdy, albo spekulacją, jak prawda może wyglądać. Dla mnie tu jest coś bardzo fajnego, to znaczy masz rację, tam jest to opowiadanie pełne jest fragmentów jakby nie wiadomo skąd. Tu opis obrazów, tutaj opis eksperymentu, tu opis jakiegoś wydarzenia, które teoretycznie do siebie nie pasują zupełnie. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie ta bieganina bohatera o imieniu Strach od jednego wydarzenia, od jednego przejawu istnienia do drugiego i on we wszystkich nich troszeczkę poszukuje sensu, poszukuje czegoś, co mogłoby go uwolnić, tego aktu wyzwolenia, aktu buntu przeciwko śmierci i znajduje to dopiero w swoim opowiadaniu, to znaczy akt stworzenia opowiadania staje się dla niego takim gestem, których on szukał u innych, bo do tej pory wszystkie te gesty były zapożyczone i dopiero kiedy sam zaczyna pisać opowiadanie, to znajduje w tym opowiadaniu jakiś swój własny akt wyzwolenia. To jest zresztą troszkę znowu finta w fincie, to znaczy on pisze opowiadanie, które dla niego jest aktem wyzwania wobec śmierci, a w tym opowiadaniu bohater również dokonuje takiego aktu, prawda? Czyli troszkę pisze o sobie. Zresztą w pewnym momencie, tam sporo jest jego wędrówek z psem Nikonem i troszkę między wierszami dowiadujemy się w pewnym momencie, że Nikon umarł. Biegnę sam w moich Salomonach rozmiar 42 z podeszwą ze skompresowanej pianki Ewa, z systemem OS Tendon, pochłaniającym i zwracającym energię jak idealna sprężyna, systemami dopasowania w cholewce SensiFit i EndoFit, otulającymi stopy delikatnie i pewnie, jakby buty były częścią mojego ciała. Nazywam się Strach, a mój pies nazywał się Nikon i już nie biegnie ze mną, dlatego nazywam się Strach jeszcze bardziej. I to jest to, o czym mówisz. W pewnym momencie dowiadujemy się, że psa nie ma i że on jest jeszcze bardziej strachem, bo nie ma już jedynego towarzysza tak naprawdę. Zresztą psem w pewnym momencie, na początku tekstu, świetnie jest skontrastowany obraz tego akwarium wypełnionego formaliną. Z jednej strony masz wspomnienie Nikona, jak był małym szczeniakiem i ułożył się przy nogach głównego bohatera w samochodzie bodajże i otula go swoim ciepłem i zaraz potem następne zdanie to obraz mężczyzny, znaczy postaci jakby, która udaje mężczyznę, zanurzonej w formalinie, pływającej niczym rekin, który jest tam wcześniej wspomniany, wypreparowany w zimnym, ciemnym akwarium, tak to sobie wyobrażam. Z jednej strony ciepło, z drugiej strony ten przeszywający chłód. Kontrast jest bardzo często stosowany, równie często jak przeplatanie na zasadzie właśnie takiego swobodnego nurtu świadomości, kojarzących się autorowi elementów właśnie ze sztuki, z życia, ze wspomnień. No to wszystko jest splecione, taki węzeł, który gdzieś ja tak myślę sobie, że gdyby spojrzeć na ten tekst jako na takie linki, wiesz, na takie sznurki, które prowadzi autor dla nas, to on właśnie cały czas je skręca, nie? Jest to coś w rodzaju takiego warkocza, w którym jest bardzo trudno się odnaleźć, jeżeli chcemy za wszelką cenę, nie wiem, podchodzić do tego tekstu jak do normalnego, w cudzysłowie normalnego, przejawu literatury, tak? Że szukamy bohatera, który idzie z punktu A do punktu B, który chce coś zrobić, który dostaje nagrodę albo karę, kara go spotyka, tak, za to, co robi. Nie, tak tu nie jest. Tu jest jak w życiu, czyli nic się nie kończy tak naprawdę, bo coś się w tym czasie zaczyna, bo coś się cały czas zmienia, bo rzeczy są nielogiczne, ciężko się w tym wszystkim zorientować, więc łatwo się w tym tekście pogubić. I trochę tutaj wracam do
tego, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy na początku, że to jest tekst trudny. To jest tekst, który, aby nie prześlizgnąć się po nim, aby nie potraktować go jak zwykłego czytadła, trzeba po prostu docenić. Tak jakby na początku, po przeczytaniu kilku pierwszych zdań, trzeba przestroić swój aparat poznawczy na coś, co wymaga większego wysiłku. I powiem ci, Paweł, że w trakcie naszej rozmowy coraz bardziej mnie przekonujesz, że wątek rzymski jest ważny i że ciężko by się było go pozbyć. Czuję naprawdę fatalnie się w związku z tym, że tak bardzo pobłądziłem w swoim myśleniu, ale z drugiej strony czuję się, no jestem zadowolony, wiesz, bo jakby uświadamiasz mi, że to opowiadanie w opowiadaniu jednak wzbogaca je chyba jeszcze bardziej niż myślałem. To ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego. Natomiast to jest powód, dla którego ja lubię rozmawiać o literaturze, ponieważ sądzę, że nie ma dwóch takich samych odczytań opowiadania czy powieści. I kiedy rozmawiasz z kimś o opowiadaniu, które czytałeś, to tak jakbyś je czytał na nowo, troszkę cudzymi oczami. I ty też mi przecież wskazałeś tutaj tropy, które ja jakoś przegapiałem. I tym bardziej chętnie wrócę do tego opowiadania. Czapa kulturalna. Powiedziałeś, że ono jest trudne, ono rzeczywiście jest wymagające. Nie możemy po nim po prostu przepłynąć. Ono wymaga od nas skupienia i to bardzo dużego skupienia. I to opowiadanie bardzo wynagradza cały ten wysiłek włożony w jego czytanie. Znaczy, od razu powiem, że to nie jest jakiś, bo być może wytworzy się obraz tego, że to jest opowiadanie, którego się czytać nie da, wywołuje mękę i trochę się czeka w sobie. Nie, ono jest bardzo dobrze napisane i bardzo dobrze się czyta. Natomiast należy czytać je z uwagą i ono ten wysiłek wynagradza. Czyli opowiada o człowieku, opowiada o tobie, o mnie i o tym naszym strachu przed śmiercią i tym, jak my się przed nią bronimy i jak rzucamy jej wyzwanie tymi naszymi aktami. I wiesz, to co mówisz o dyskusji nad literaturą, pochyleniu się takim tak nad literaturą, to jest coś, co myślę, że my jako autorzy też gdzieś na pewno tego doświadczałeś w pewnym momencie, kiedy ktoś mówił ci coś o twoim tekście i odkrywał rzecz, która cię przekraczała, prawda? Ty nie myślałeś o tym w momencie pisania, a jednak to jest w twoim tekście, to jest coś bogatszego od ciebie, co odkrył dopiero ktoś, kto przeczytał ten tekst. Jest to nieprawdopodobne uczucie, niesamowite i zgadzam się, że właśnie dyskusji nad trudnymi czy bardziej wymagającymi tekstami niejako brakuje, że to jest bardzo często na zasadzie misi, prawda? Mi się podobało, mi się nie podobało, ja już tego nie będę czytał, bo to jest za przeproszeniem G. I po prostu, wiesz, zresztą wybrzmiewają mocniej zwykle słowa krytyki. To, co próbujemy tutaj robić, to rozmawiać pozytywnie o literaturze. I jest to też tekst, który zależy od twojego nastroju, jakby jego odczytanie zależy od twojego nastroju. I od tego może, kim jesteś, bo wiesz, można widzieć tutaj zmianę, nadzieję na pokonanie śmierci, widzieć taką humanistyczną próbę, głęboko humanistyczną próbę oswojenia tego zjawiska, albo trochę tak jak ja niestety, Czarnowic, podobnie jak Cyran, wzmacniać tylko swoje przekonanie, że śmierć jest nie do pokonania, że co byśmy nie zrobili, gdziekolwiek byśmy się nie udali, to zawsze na brzeg wypłyną buty ze zgniłymi stopami w środku. To ja tylko sprostuję. Moim zdaniem tu nie ma optymizmu w tym znaczeniu, że jest jakaś szansa na pokonanie śmierci. Natomiast to jest bardziej dla mnie tekst o tych wyzwaniach rzucanych śmierci, albo rzucanych życiu w cieniu śmierci. I tu byłby jakiś, jeżeli miałbym szukać optymizmu, to on by się pojawiał tutaj. To znaczy, że no właśnie, nie żyjemy tylko przez to, co się znajduje w naszych nekrologach. Żyjemy przez czasem przez bieg z psem przez las i ten strach jest wtedy mniejszy, jak pies z nami biegnie. A z drugiej strony przez sztukę, przez nawet tą próbę porządkowania świata, to powraca jak refren w tekście. Nie ma przypadku, ponieważ my każdemu przypadkowi nadajemy rolę. I oczywiście można to czytać w ten sposób antyreligijny, to znaczy, że dopisujemy jakiś bogów, jakieś wyższe byty do przypadków, ale można też to odczytać troszkę mniej groźnie, to znaczy jako historię o tym szukania sensu, układania sobie świata, nawet jeżeli to jest moje prywatne układanie sobie świata. Znaczy, wiem, że kiedyś umrę, ale tu w niektórych aktach mojego życia, czy to będą akty stworzenia, czy akty radości z tego, że cieszę się z moim psem, odnajduję coś więcej niż tylko czekanie na śmierć. No i w tym całym, w tych próbach, które podejmuje główny bohater, nie wiem, zrozumienia sensu, zahaczenia się niejako trochę w tej rzeczywistości, jest też sporo takiej
nie wiem, ironii, jest jakby powiedzmy o tym też, bo wydaje mi się, że to, co mówimy do tej pory, może też naszym słuchaczom jakby zbudować obraz bardzo czarnego opowiadania. Ono jest czarne, ale ono nie jest czarne jakby jednolicie. Są plamki na tej czerni, które doskonale korespondują później z tym czarnym tłem. Tam jest dużo takiego ciętego języka, jakby to nie nazwać, bo czasami jedno, dwa zdania i już wiesz, że autor nie tylko rozpacza, nie tylko jest w takim dołku, czy jak to nazwać, ale też po prostu tą rzeczywistość komentuje celnie i nawet trochę satyrycznie. Jest takie zdanie o Rafale Wojaczku, który tam z nazwiska nie pada w ogóle. Co za niedorzeczna lekkomyślność, myślisz, urodzić się w grudniu 1945 roku w Mikołowie. Więc komentuje rzeczywistość czasami wręcz jadowicie, można powiedzieć, ale zaraz potem wycofuje się i pojawiają się subtelności, pojawia się cała gama uczuć, cała gama myśli. Zresztą te przyjemności życia są tam na różnych poziomach. To może być przyjemność cieszenia się sztuką, przyjemność ironii, pewnego ironicznego podejścia do życia, ale na przykład jest przyjemność ucztowania. I to nie w części rzymskiej bynajmniej, kiedy bohaterowie rozmawiają o ważnych sprawach, ale kretem przynosi im kolejne dania, przystawki, desery. One wszystkie są bardzo pieczołowicie opisane, są bardzo smakowite. Więc z jednej strony jest to strach, ale z drugiej strony on korzysta z każdej okazji do tego, by to życie celebrować, by się nim ucieszyć. Więc tak, to nie jest opowiadanie, które przytłoczy nas swoim pesymizmem. Ono potrafi być trudne, potrafi być mroczne, ale potrafi nam pokazywać też takie iskierki przyjemności. To, w jaki sposób bohater opiekuje się matką, jak można powiedzieć, spełnia jej życzenia, które jemu samemu wydają się absurdalne, związane z tym, jak kiedyś mają pochować, jak ma wyglądać pogrzeb. To w jakiś sposób zmusza się, tak można powiedzieć, do tego, żeby okazać jej maksimum troski. Ta troska o drugiego człowieka, czy troska o psa, czy próba wspólnego pokonania jakiegoś problemu, to coś tam z Azariaszem na przykład są te rozmowy, tak, czy później z Jerrym. Gdzieś tam, wiesz, mimo że jest to bohater samotny, to jednak docenia ciepło i docenia te wszystkie mikrogesty, które gdzieś tam się znajdują i reaguje bardzo emocjonalnie na niesprawiedliwość, na te rzeczy, które czuje, bo zobacz, też nie powiedzieliśmy o tym, że narrator jest może nie wszechwiedzący, bo jednak nie wie wszystkiego o przyczynach czy o tych spiskach, które gdzieś tam się znajdują w tle, ale poziom jego poinformowania, poziom tego, w jaki sposób narrator opowiada o świecie, jest nieprawdopodobny. To jest właśnie ta erudycja autora, gdzie przeróżnych źródeł widać, że czerpał, wie, jak działają pewne technologie, wie dużo o historii, wie dużo o politycznych niuansach, całe swoje życie. Jest to sztuka, która zawiera w sobie esencję świata, jakby, nie? Coś niesamowitego. Kiedy ty mówiłeś, pomyślałem sobie, że zobacz, ile w tym tekście jest owych wyzywających śmierć aktów. To trochę tak, jakby całe nasze życie składało się z takich aktów i tylko chwil przecinka między nimi, kiedy akurat czegoś nie robimy. Opisuje świetny, jest to świetny taki przebłysk z przeszłości. Opisuje kolegę ze szkoły podstawowej, który był duży, gruby, bił go w pewnym momencie. Można powiedzieć, że był prześladowany przez tego kolegę, potem dorósł, zbił go sam, tak, pokonał go po raz pierwszy, potem spotyka go na tym cmentarzu, ale potem jest taki fragment, niedługo potem dowiedziałem się, że zmarł i już nie jest człowiekiem, jest kościotrupem. Myślisz, że jeszcze raz go pokonałeś, bo żyjesz, a on już nie, ale tym razem nie czujesz żadnej satysfakcji. Wiesz, cały bukiet jakby uczuć tutaj jest, nie? W takim krótkich scen, takich tylko w takich małych dram, tak bym to nazwał, składa się ta historia. Ona nie jest linearna jakby w tym sensie, że nie prowadzi nas z punktu A do B, choć może te rozważania gdzieś tam go do czegoś przybliżają, nie? Tego głównego bohatera, ale jakby składa się z przebitek, z obrazków, które same w sobie opowiadają w bardzo skondensowany sposób o życiu i o śmierci, nie? O pewnych prawdach uniwersalnych. I wiesz, teraz pytanie jest takie, czy to, co Janusz Cyran napisał, to jest przerost odwagi
wiesz, przerost czegoś, przerost odwagi autora. Jest to odwaga, jest to rzucenie się trochę głową do przodu ze wszystkim, co masz najlepsze. Jakby rzucasz to przed siebie i pytanie, czy to jest dobra strategia, nie? Czy to jest coś, co w naszych czasach autor powinien robić? To może ja mam takie pytanie, czy w ogóle warto pisać inaczej? Łukasz Orbitowski powiedział kiedyś, że on nie pisze piórem, tylko pisze trzewiami. I to troszkę tak jest, to znaczy to jest tekst wyciągnięty głęboko, głęboko z autora. Znaczy, widzisz, ja mam takie poczucie, że poza nielicznymi wyjątkami zawsze pisałem trzewiami. I powiem ci, że nigdy tego nie żałowałem. Wiesz, jaka jest największa wada, czy największe niebezpieczeństwo pisania trzewiami, że jeżeli ci się te trzewia wypalą w pewnym momencie, to już nie piszesz. Jakby nie jesteś w stanie nic zrobić, dlatego że jeśli piszesz w sposób, no nie wiem, brzydkie słowa, ale komercyjny, piszesz po prostu ciekawe historyjki, o tak bym powiedział, to możesz je wymyślać, możesz szukać inspiracji, możesz zapożyczać. Jeśli piszesz trzewiami, to piszesz dopóki płonie w nich ogień, nie? A potem, jeżeli wygaśnie, to już właściwie stawiasz ostatnią kropkę i nie masz już nic do powiedzenia. Mówię o tym trochę dlatego, że sam jestem teraz w takiej sytuacji, że po prostu pewne rzeczy, które miałem do powiedzenia, powiedziałem w twojej książce ostatniej i nie bardzo wiem, jak ująć następne rzeczy, bo się jakby, wiesz, człowiek wypala. Gdzieś w tym wszystkim jest taki strach nawet w środku. Ale to pisanie trzewiami jest piękne, tylko jest trochę samobójczą strategią w fantastyce, tak myślę. Natomiast ja się zastanawiam, co jeszcze po takim opowiadaniu Tyran może napisać, bo no, to jaki jest krok dalej? Nie można pójść dalej, wydaje mi się, w tej sytuacji. Można pójść gdzie indziej, jakby można pójść w bok. Jakby, to nie oznacza ucieczki, tylko jeżeli, przepraszam, mieliśmy nie używać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, ale jeśli wyżygasz, wiesz, do swojego tekstu wszystko, co jest największe, najstraszniejsze, najpiękniejsze, wiesz, to potem możesz już albo pójść w zupełnie inne emocje, inne odcienie, czyli już nie twoje lęki, nie twoje przeżycia tam się znajdą, będziesz musiał się wcielić w kogoś innego, albo postarać się ewentualnie, nie wiem, znaleźć jakąś inną niszę, jakby w której będziesz. I to jest sposób na rozwój poziomy, że tak powiem. Wiesz, na coś, co mówi się w korporacjach o awansie poziomym. Wiesz, kiedy nie możesz kogoś awansować, ale dajesz go do zupełnie innego projektu. I to jest coś dla niego, jest to nowe wyzwanie, jest to bardzo ciekawe. Tak może też być z autorami, nie? Że dochodzą do ściany, ale potem idą wzdłuż tej ściany i natykają się na coś ciekawego. No to ja trzymam kciuki za ciebie i za Tyrana, żebyście znaleźli coś przy tej ścianie, bo dobrze się takie rzeczy czyta, a je się czyta długo. A je się czyta długo nie dlatego, że te teksty są długie i trudne, ale dlatego, że z tobie pozostają. A kiedy o nich myślisz, to moim zdaniem tak byś je czytał po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ale to jest też pytanie trochę, Paweł, do nas. Zmierzyliśmy się z tekstem, który jest no wyczerpujący, angażujący, wzbudzający tyle emocji, co teraz, prawda? W jaki sposób ustawić tutaj nasz, na nowo przestroić nasz aparat poznawczy, na nowo zainteresować czytelnika? Co powinniśmy zrobić, żeby tych potencjalnych czytelników właśnie fantastyki po raz kolejny zainteresować tym, co mówimy, nie? Skoro już dotarliśmy trochę do końca ścieżki razem z Cyranem, czy mamy jakiś plan, czy możemy zdradzić, o czym będziemy rozmawiać następnym razem? Ja bym ci chciał zaproponować eksperyment, to znaczy porozmawianie o tekście, którego żaden z nas jeszcze nie czytał. I powiem ci więcej, nie wiem jeszcze, co to będzie za tekst. Bardzo ciekawe. Myślę, że spróbujemy go sobie wskazać w ciągu najbliższego tygodnia, a mam na myśli zbiór opowiadań, jedno z opowiadań z tego zbioru, tylko jeszcze nie wiem, które, no bo jeszcze nie czytałem, o którym bardzo wielu moich znajomych ostatnio mówi i mówi bardzo ciepło, czyli Dom wszystkich snów Wojciecha Guni. Myślę, że to mogłoby być dla nas interesujące. No jest to ciekawy eksperyment, bo żaden z nas nie będzie miał, nie wiem czy przewagi, ale nie będzie miał na pewno tego głębszego emocjonalnego śladu gdzieś tam, wiesz, z tyłu, nie, głowy. Będziemy po prostu na podobnym poziomie emocji, tak mi się wydaje. Teraz mamy rzeczywiście Wojciech Gunia, tak, jest też pisarzem, którego jeszcze nie dotknąłem. Mam nadzieję, że się bardzo miło zaskoczę i że to będzie coś, co nam sprawi dużo frajdy i naszym słuchaczom również. No, zbliżamy się powoli do końca, tak myślę.
ponieważ Janusz Cyran nas trochę sponiewierał. Spotkamy się jak zwykle za 2 tygodnie. Dzisiaj rozmawialiśmy o mikropowieści właściwie Janusza Cyrana Wyzywające śmierć, akty sztuki i spisku. I mamy nadzieję, że kolejna audycja też będzie mocna. To ja jeszcze tylko na koniec przypomnę, że to opowiadanie ukazało się w Fantastyce w wydaniu specjalnym, numer 1/62 w 2019 roku. I bardzo Ci, Czarku, dziękuję za to, że mi je podsunąłeś, bo ja je przegapiłem. A wielka szkoda przegapiać takie opowiadanie. I dlatego od razu mówię, że ja ten numer Fantastyki kupiłem 2 tygodnie temu, po tym jak Czarek mi go zarekomendował. Także wy wszyscy, którzy przegapiliście to opowiadanie, też możecie je sobie kupić. To są grosze, to jest 9,99 zł i opowiadanie będzie w Waszym zasięgu, a bardzo warto w nie zainwestować tą dychę. No więc do księgarni internetowych Marsz, czytać Janusza Cyrana. Ja polecę jeszcze jego oba zbiory opowiadań. Przypomnę, że są to Ciemne lustra, Teoria diabła i inne spekulacje. Kupujcie Janusza Cyrana, czytajcie. Proza niesamowicie wciągająca. A my spotykamy się za 2 tygodnie w dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękuję serdecznie. Czarek Zbierzchowski się kłania. Paweł Majka też dziękuję. Do widzenia. Czapa kulturalna.